Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Kąt alfa jest ostry, sinus alfa to 7/13, wtedy tangens alfa jest równy. W tym zadaniu możemy skorzystać z trójkąta prostokątnego. Narysujmy trójkąt prostokątny. Tutaj dajmy kąt alfa, to jest kąt prosty, kąt alfa jest ostry. No i teraz tak, sinus to jest stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej, czyli tutaj 13x zaznaczam. Bok ten oznaczmy poprzez na przykład b i obliczmy bez Pitagorasa. 7x do kwadratu dodać b do kwadratu daje nam 13x do kwadratu. 49x kwadrat plus b kwadrat daje nam 169x kwadrat. Przerzucamy to na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli b kwadrat to jest 169x kwadrat, tutaj 49x kwadrat, czyli 120x kwadrat. Pierwiastkujemy, b to jest pierwiastek ze 120x. No i wówczas tangens alfa to będzie stosunek przy prostokątnej stojącej naprzeciwko do przy prostokątnej stojącej obok, czyli to będzie 7x do pierwiastka ze 120x. X się skracają, mamy 7 przez pierwiastek ze 120, to jest nasz tangens, czyli odpowiedź C.